Dobry, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj na cel biera się razem z Pawłem oczywiście, bo pierwszy jada po niego. I bieremy się na cel ścieżka w Winkrzycach po byłym torowisku, a potem cała rzesza pałaców tam w okolicach Raciborskiego. Także zapraszam Was do oglądania. I tyle. W Rybniku jak zwykle ruch, dlatego korzystam z takiej ścieżki. Z takiej ścieżki można korzystać. Jest piękno. No i Pawła już mamy. A się na obleką. Widać, bo jeszcze nie, już mnie ciepło, wie? No. Nie no, jest zima, jakby nie było. Ale nie jest źle, ci powiem. Nie ma źle, mi się nie było. Mnie już tu jest fajnie, widzę. Mnie już też, bo ja też wziął termo, nie? Termo, bo ty w koszulka, ja, bluza i bluza. A ty, ja mam jeszcze to. Jeszcze masz to. Ja się też zastanawiał, czy nie brać tej kamizelki, ale go dom. Cię tak wziąłek, bo mi tam nie mam potrzebnej ziomki w stopie. Ja właśnie muszę, tak ja muszę mieć chłodzenie. No. To co, jademy, nie? Tak, i objeżdżamy Lasy Kuźni Raciborski. Mamy 30 kilosów i dzisiaj będzie trasa typowo płasko. Może tam jakieś pora akcentów będzie, ale... Coś tam się napłaci. No, ale nie będzie. Nie ma przewidzianych podjazdów na dzisiejszej trasie. No i zbliżamy się do Kędzierzyna Koźla. Teraz się musimy przez nie przebić, przez centrum, wjechać do Winkrzyc i będziemy na naszej ścieżce. Mamy już prawie 5 dych. Leci się dobrze, nie? Powiem. Super. Chociaż wiatr mamy tak, trochę w pyszczek, dokładnie. Jest i centrum. Aha. No. Budynki ładne. Podoba mi się taka zabudowa. Teraz chyba wjeżdżamy na ta ścieżka. E, tu Paweł. Minęliśmy się. Tu jest wjazd. O. Ja, ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym w Winkrzyce. Zrobię sobie foto tutaj. Obadamy to. Co to jest? Za ścieżka, nie? No ładnie, ładnie. Jedni się skrzelają. No. Ja, bo... Droga i takie, ale bez przesady, mogli jedno dać takie jakieś te, nie? Tyś tu jechał już, Paweł? Tak. Jechałeś, a? To ja wiem poza tym. Pierwszy mapu albo dwa takie, to właśnie Grzegorz to tu wyczają, nie? No. Nie wiem, jak to ten odcinek, czy mi to całe jechali, czy na pół. Nie? I tu kaś mamy... Aha. Teraz serpentyny, Paweł. Będziemy mieć serpentyny. No. A, jest i drugo. Tu też widzę, skracają.
To się nie liczy. Co? My możemy powiedzieć, że my pełno ścieżka. Ja. Jedziemy tak, jak się należy. Nie umijamy barierek. Będzie widzieć policja, to się zapłaci. Jest to fajny, wiesz? Jak robią? Pomysł, nie? Szczególnie w tych Tatrach też tam. Ja. Ktoś pomyślał, tam by nie. No. O. I miejsce postoju kolejne. A go dojedziemy przepisowo, ja? Dobra. Wolne. Państwo cicho na twój gór. Państwo cicho na twoja kapca. Po prawej słynno 45. A dzisiaj jademy sobie ścieżeczką. 45 prim. Ja. Ino do nas. Ta droga też jest właśnie fajno widokowo. No to wiesz, to najlepiej trafić, jak tam jest posioce, nie? To... Ja. To był jest ten rzepak, ale nie zawsze, nie? I nie jak wiatr jest. Ja. Bo jak jest wiatr, to tam niestety, ale zdychasz. Chyba, że wieje w plecy. Chyba, że wieje w plecy. A to w dobrych latach potem na tych wyżynach, to tam jesionki widać wszystko. Ja. Dokładnie. Tak, Paweł Godow. Góry są i Beskidy właśnie widać, i Jesionki. Tu jest właśnie takie fajne miejsce obok Raciborza. Kolejno było stacja. Długomiłowice. Długomiłowice. Możemy się przespać, Paweł? Wow, no tu byś oklepać. Jakbyśmy się zaćmili. Tu byś oklepać kilometry. No. Zmieniliśmy gmina i zmieniły się barierki. To jakby chcieli tylko z dumu, albo coś, to tam wsiada i te barierki tylko wyciągną. Szczególnie te, co są na poprzek drogi. No ale z 5 kilosów już my chyba nie przejechali, nie? O kurde, tu się idzie nawet przed tym schować. No. Temperatura nam się poprawiła. Płasko mamy jak trza. No ale wiadomo, jademy po byłym torowisku i góreczki są my na obok. No już chyba z 10 kilosów my przejechali. Wszystko z tego wyjdzie. No. Także chyba pomału już będziemy zmierzać ku końcowi, bo to tam chyba miało 16, nie? No, nawet nie patrzyły. Jo też strzelą. Jakieś stare wieżyczki się zaczynają. Na jedna wyjdzie. I stare domki. Stare domki, ruiny. Ludzi nie ma w tych domkach. Ale... W domkach mieszkam, drzewa. To jest przedsmak tego, co nas czeka. Paweł, można tu wleźć? Ja gdzie w kawałek ścieżki. Tam. Ale Petrowie, jak się jest, to nie stanie. Wiesz, o co chodzi? Wtedy nie powinien nas... Bo ja bym chciał... Dzięki, ja. Wyżako. I mamy pierwszy pałacyk w nowej cerkwi. Ten widać, że jest jeszcze jako tako zadbany, nie, Paweł? Coś się tu dzieje. Bo zresztą to już... O ciepłym idzie się kłócić. Ja. Zresztą to nie będzie już tak wesoło. No nic, jademy dalej. Tak, to pierwszy pałacyk moment zaliczony. Wpadła i przerwa. Na jedzonko. No i czystymy na kolejne. Ale mamy drugi. Ja.
Piękne. O, policja już znalazła szczeko. To się już ocierał o Paryż Rubę. No niestety, ten pałacek musieliśmy odpuścić, bo nie było jak do niego dojechać. Nawet nie wiem, czy my się nie wbili na jakąś prywatną posesję. Trudno no. Coś my widzieli. Coś nie, coś było widać za drzew. Widzieliśmy prawe oko, okno z lewej kontygnacji. Zaśmy skręcili z 45. Jademy na następne. Teraz tego będzie tutaj multum. No i ładnie się robi, coraz bardziej pofalowane. Pięknie. A my jademy tam. I stała się rzecz niemożliwa. Jednak mamy podjazdy dzisiaj. Ale to takie... takie mini. A co ty dupi? 40 metrów to dostało, żeby pas dupować. Normalnie duży się ten podjazd. Mówię, to jest tak... No praktycznie to jest tak jak myślę. Gorzej. Aż obejrzę normalnie. O kurde. 345 metrów wzniosł. Chyba 3430. Aha, ja pomyliłeś. I 83 kilosy. I cóż my tu będziemy mieć? Będzie jaki widok? O kuźwa. To jest moment. Ale pięknie. To można patrzeć. Czas stanąć na foto. Patrzcie na to. Jesionki w pełnej krasie. A tamte wiatraki, widzisz to? Ja. To już przy granicy. Tam też jest fajna droga. Nie wiem, czyś tam kiedyś jechał. No a tam dalej jademy. Beskidy są schowane tutaj za tymi drzewami. Ale na 100% byłoby je widać. Na 100%, jak jesionki tak wyraźnie widać to. No. Ale te, obie te chmurki, nie? Takie praktycznie identyczne. No. Od dołu, tak fajnie. No pięknie. Otwarte przestrzenie jak trzeba. I nie chcąc gorać, ale się robi kurde ciepło pomału. No. No zarobia robi slipki. No i docieramy do kolejnego pałacyku. Ole, tu było szkło. Szkło? Szkło. Jak na razie widzę, że będzie chyba fajny, ale ruiny. Nie byłeś? Ja też nie. No i mamy kolejny. Nie wiem jak się nazywa, ale to są wszystko. Pewnie od jakiegoś funa. Wun coś tam, dokładnie. To wszystko jest po niemieckie. Von Alfons. No i tak se to niszczeje. Dziury w dachu. Ten dach w ogóle już rabnięty. Widzisz to? No nic, jedziemy dalej na następny. Kolejny pałacek przed nami. Właśnie do niego kręcimy. Pałac krowiarki będzie. Zaraz wam się pokorzę. No ten pałacyk to już jest wielki, nie? I no szkoda, że nie idzie do niego też wleźć. Ja. Tradycyjnie bruki. W takich miejscach. No i pałac krowiarki mamy.
ale też niestety wszystko pozamykane. Nie idzie go obejść. A byłoby co oglądać, jakby tam z przodu szło w leś. Mamy i odcinek szutrowy. I niesłychane. Niesłychane zjawisko, jest i serpentyna. I to nie byle jako. Fajnie to wygląda, nie? No niestety. Wykupione. Jak na ścisłość, to mnie tam ta bramka by mnie nie zatrzymała na pewno, nie? No. Wykupione i nie wlejzemy zaś. Teren prywatny. A to był kolejny pałacyk. Jest. Jest, dalej no. Normalnie się czuję, choby na Stelvio. Ale fajnie ta droga widać. Szkoda, że ta kukurydza tu jest. No bo to by całe widać, nie? To by fajnie fota szło zrobić. Kolejny pałacek, którego my nie zobaczyli. Też wykupione przez prywatnych jakichś ludzi. Pozamykane. I nie szło nawet wleźć. Także kolejny, którego nie udało się zaliczyć. Jademy na następny. Zaśmy wrócili na 45. Fajne widoki. Beskidy lekko widoczne. Ale nie tak jak jesionki. 45. mamy też na chwilę. Mnie już seta wybiło. Paweł jeszcze musi troszkę dokręcić. No i zaraz zaś skręcamy. Już my są na drodze na następny pałac w Czerwięcicach. O, jakoś mroczna droga. O, podjazd. Darek upłynie tu strasznie. Aha, koniec drogi. To jest to. I kolejny pałac w Czerwięcicach. Ale widzę, że wszystkie te pałace wykupują jacyś prywatni ludzie. No i już nie ma szans, żeby wejść na te tereny tych pałaców. No nic, będziemy jechać dalej. No i jademy na kolejne. Nie, Paweł? Większość my nie widzieli. Jak na razie. Bo wszystko wykupione. Kulpuny wykupiły, a nie chcę się kulpuną robić. Ja. Zajdźmy są na moment na 45 i zaś skręcamy od razu. Wolne z tyłu. A tam takie widoczki. No. I to mi się właśnie podoba tutaj, w tych okolicach. Ta przestrzeń, nie? Tam tylko się te ruiny tam. Ja. Będą widokowo. No na razie jest. Myślę, że jest widokowo, nie? Jest. Kaj się nie rozejrzysz. Kaj się nie rozejrzysz, to przestrzeń, nie? Widać nawet ten kościół.
My tam przed Raszczycami zakryliśmy ten na Raszczyce, to jest ten kościół. Ja? Dokładnie, tam całe Raszczyce są, no. No ale widać jesień, widać. Już to wszystko zżółknięte. Koniec tego dobrego. Koniec tego ciepłego. Czekaj do marca. Trzeba czekać, dokładnie. A w marcu już robił 170 km, to już na Jaworowym był. Wczoraj za marcu to Jaworowy. No. I docieramy. Do, chyba to są akurat ruiny. W Łubowicach. Tak jest, to jest to. To są te ruiny. Tu bez tu żadnych przeszkód przynajmniej możemy wjechać na plac. Można sobie połazić. Nie to co na tamtych. Tam jest jakiś fon namalowany. Ja. I tam jest właśnie jakiś fon namalowany. Co to było od niego? Ale już nie ma od niego, bo mu się to obuliło. No. Ona już 10 razy ma ze zadu. Ja. Jak i te mury już ma dyżer. Ona ma dyżer i mury jego. Ja. No. By nas usłyszał, nie? Przyjdzie nas straszyć. No, to przyjdzie nas postraszyć. Ruiny już mamy za sobą. Teraz jeszcze chyba w Rudniku jakiś tam pałacyk będzie. I praktycznie koniec z pałacykami. No ale jaki widok nam się otwiera na Beskidy. Są tak słabo widoczne, ale są. Fakt, no. Ja. Ale to tak samo by ci wyrzuciło mapy, kiedy czytamy. Ja nie wiem, co te aplikacje w sobie mają. Że tak to czasami na skróty bierę. Ale zaznaczasz, chcesz asfaltowe drogi, to takie coś ci wyznaczy. Pomału się zbliżamy do następnego celu. Ale to tym razem jest kuźnia ponoć. Kuźnia? Ja. No i te zdobienia są eleganckie. Widzę ścieżka wydeptana, to tam idzie iść. Ustęp może tam jest. Idziemy obejrzeć. No ktoś to idzie ci po. No także tym razem kuźnia to była. Teraz jeszcze jakieś chyba ruiny. No i potem już chyba zostanie ten zamek piastowski w Raciborzu. I to będzie tyle z tych różnych takich pałaców, pałacyków, ruin na dzisiaj. No, też zaniedbany pałac w Rudniku. Też już rudera. Także... Wygląda jak wszystkie stare chałupki. Ja, także też już niszczę je. Dobra, jademy. Dzień dobry. Można sobie cyknąć tylko fotkę? Proszę bardzo,
że dziedziniec jest bezpłatny. Dziedziniec jest bezpłatny, dobrze, dobrze. Jasne. Okej, okay, dziękuję. Dobra, panie. No, tu jest właśnie i browar. Okej, się za króla robi. Zamek Piastowski w Raciborzu. I tu jest właśnie ten taki dobry browar. Ale że my prowadzimy, no, jesteśmy uczestnikami ruchu, to niestety nie możemy skosztować tego trunku dzisiaj. Możemy ino pozaglądać. No. Może nam ino ślinka pocieknąć. No i tak jak tamten pan powiedział, dziedziniec jest bezpłatny. A jak chcecie wleźć do środka, no to już musicie. To już musicie zapłacić. No, także mamy wszystkie pozaliczane. Teraz już no kierunek do domu, nie, Paweł? Chyba, że coś jeszcze pochopsuję. Racibórz zakorkowany! Jak dobrze się poruszać na kole. Nie, Paweł? Z Raciborza my wyjechali i teraz będzie dość pora góreczek takich małych do zaliczenia, żeby dobić trochę metrów do góry, bo tego mamy 852, 136 km zrobione. No to może się uda ten tysiączek nazbierać. No także są my już na naszych rejonach, już Rybnik. No i kończymy to pomału. Już mam 160 km. Jest ponad 1000 metrów. No a reszta dopowiemy później, jakby da w doma. No to Paweł nam uciekł. Z tyłu możesz wolna, ale z przodu nie. Nara! No to Paweł pojechał do siebie na zot, odkludził mnie kąsek. A już górka paruszowska mi została i w doma. No i kolejną trasa wpada do dzienniczka. Możemy to zapisać. Także tym razem z Pawłem my pojechali na ta ścieżka. Ścieżka bardzo fajna. Ja tam był pierwszy raz. Ale co do tych pałaców, to widzę, że jest to wykupione przez dużo już prywatnych ludzi, pozawierane. Także nie ma nawet możliwości tam włażenia. Trochę szkoda, no, bo liczyłem na coś więcej. No ale niestety nie udało się tam za bardzo poeksplorować. No jak sami widzicie, te rejony tam Raciborza, to tam jest właśnie taką fest przestrzeń. Bardzo fajne widokowo tereny. No nie jak jest wiatr, bo jak jest wiatr, to już tam nie radzę nikomu jeździć, bo będzie walka, przepychanie się z wiatrem. No i ogólnie taką to była trasa bardziej właśnie wycieczkowa. Niby miało być mało tych przewyższeń, ale nawet nam ten 1100 w pot. Także tu akurat człowiek jest mile zaskoczony, no ale tam ten teren jest taki pofalowany. To co my z początku mieli,
tak płasko, to później wszystko my nadrabiali na tych góreczkach. I to będzie tyle ode mnie, także trzymajcie się, do następnego. Na razie.